Witajcie w kolejnej części nowości w mojej kolekcji. Jak widzicie, jestem już u siebie. Wróciłam do domu po tych dwumiesięcznych wojażach. Powiem wam, że dziwne uczucie tak wejść, sprawdzić ilość kurzu. No żartuję, żartuję. W każdym razie, do brzegu marynarzy, jak to mówią, mam dzisiaj dla was troje perfum. I zacznę może od tej najmniejszej pojemności, bo dwie to są śliczne setunie. Maleństwo, które do mnie zawitało, jest to Chloe Luminous. Miałam jeszcze jedno, ale trafiły do mojej mamy, bo też bardzo jej się spodobały. Dlaczego dziesiątka? Dlatego, że ceny są jeszcze troszeczkę wysokie i stwierdziłam, że oswoję się z nimi, słuchajcie, jeszcze bardziej. Jak mi się spodobają, no to wtedy zapoluję na coś większego, bo wiem, że weszła jeszcze inna Chloe. Jeszcze jej nie wąchałam, ale coś mi mówi, że być może niedługo będę miała taką możliwość. W każdym razie, Chloe Luminous, jest to zapach waniliowy, kwiatowy, różany, właściwie biały kwiatowy, macie tam też róże i jaśmin. Jest po prostu piękny. Nutki. Jaśmin właśnie wielkolistny, wspomniana róża, nuty balsamiczne, wanilia i bursztyn. I teraz słuchajcie, dzisiaj akurat jest pogoda na ten zapach. Jest ciepło, ale tak wiecie, w miarę przyzwoicie 20 stopni, do tego lekki wiaterek. I ja pamiętam, że na urlopie kiedyś nosiłam właśnie wtedy, przy takiej temperaturze one były rewelacyjne. Tak się prezentuje ta dziesiątka. Zobaczcie, ma atomizer, więc super, super, super. Nie lubię takich pojemności, które mają, wiecie, ten patyczek taki, no po prostu nie znoszę. A tutaj atomizer jest. Zapach pięknie rozpoznawalny. Mega pozytywny, optymistyczny. Ale to jest taka Chloe, która bardzo wyłamuje się z tej całej linii, dlatego to nie jest zapach, to nie jest zakup ciemno, tak to chciałam powiedzieć. Jest tutaj naprawdę spora ilość wanilii, nut bursztynowych oraz róży, no i też jaśminu, chociaż mówię róża, jaśmin, znaczy róża, nuty bursztynowe i wanilia to jest coś, co tutaj w tym zapachu urządzi. Ja was przepraszam, jestem taka trochę tak właśnie tutaj zerkam od czasu do czasu. Zrobiłam sobie popołudniową drzemkę, bo stwierdziłam, że tutaj środa się zbliża wielkimi krokami, a ja dla was nie mam filmiku. Skończyło się nagrywanie do przodu. Także rozumiecie. Przypuszczam, że skończę i skończę nagrywanko dla was i z powrotem wskoczę pod kołderkę. Albo i nie, bo tak ciepło. Dobrze, kolejny zapach, słuchajcie, z wanilią. Dobrze mówię? Tutaj cię mam. Gdzie ja ciebie mam? Tak, zapach słodki, waniliowy, laktonowy i karmelowy. Kiedyś zapowiadałam wam, że one się u mnie w kolekcji pojawią, dlatego że po prostu mi się ten zapach podoba. Nie jest jakiś super odkrywczy, nie ma tutaj jakiejś wielkiej magii, ale chciałam je mieć. Jest to, kochani, ekler od Latafy. Zafoliowany, jak widzicie. Zapach, który posiada w sobie. Karmel, mleko, cukier, miód, białe kwiaty, wanilię, pralinę i piżmo. Oczywiście je znam, bo je testowałam. One wtedy były, słuchajcie, nowiutkie, świeżutkie, bardzo popularne. Teraz ta popularność troszeczkę zeszła na rzecz innych zapachów od Latafy, bo Latafa i Paris Corner wypuszczają nowe perfumy jak szalone. Nie wiem, czy to się czasami nie zemści, bo ileż, słuchajcie, można kupować, testować. Ja już mam delikatny przesyt i prawdopodobnie to na jakiś czas będą ostatnie zakupy perfumowe, bo chcę troszeczkę pozmieniać w mieszkaniu, dokupić kilka rzeczy, także będę wydawała pieniądze na coś innego. No dobrze, ale otwórzmy to. Folika. Tak, miłośnicy, przeciwnicy.
Wszyscy możecie krzyczeć. Nie! Dawaj jeszcze! O! Słuchajcie, to się chyba jakoś tak ściąga. Wiecie co? Przyznaję, że ja oglądałam filmy odnośnie tego zapachu, ale nie pamiętam. Aha. Nie pamiętam, jak to było. Chyba z tej strony. Ja i rozkminki. A może nie? A jednak tak. Bo to jest taka nakładeczka na to. No. Słuchajcie, już tutaj coś czuję. Czuję. Karmelowe, lowe. Chodź. Jestem ciekawa, w jakim one będą stanie, bo wiem, że przychodziły w różne. Na przykład mój, już wiem, że ma luźny korek. Tak się prezentuje. To wszystko wygląda, jakby było właśnie oblane, skąpane w karmelu. Widzicie? Czy tutaj coś gdzieś cieknie? Czy tutaj gdzieś coś się odłupało? No nic takiego nie widzę. No takiej butelki, słuchajcie, nie mam. Nie uważam, żeby to była najładniejsza buteleczka, jaka istnieje na świecie. Ale zróbmy ten inicjalny psik. Ożywmy je. Fajnuśko. Tak. Karmel. Karmel, wanilia, nutki laktonowe. To nie jest skomplikowany zapach. Słuchajcie, one na pewno będą świetne do łączenia z innymi kompozycjami, ale ja czasami lubię tak słodziutko. Wiecie, że ja lubię gourmandy. Także karmel to jest coś, co ja lubię. Wanilia to jest coś, co uwielbiam. Spotkaliśmy się. O! I tutaj jeszcze coś wyczuwam. Wiecie co? Coś, czego nie czułam z próbki. Takie coś apetyczne. Zerknęłam, bo nie byłam pewna, czy tutaj nie ma czasami pomarańczy. Bo mam wrażenie, że na ten karmel z wanilią, na tą pianeczkę ktoś wkropił dwie kropeleczki, dosłownie dwie kropeleczki pomarańczy, takiej słodziutkiej. Ale to nie pomarańczy, bo ich tutaj nie ma. Także cieszę się. Mam mojego eklerka. Eklerek będzie stał, będzie dojrzewał i jak zrobi się chłodniej, będę je nosiła. Bo to nie jest teraz na nie pora. Dla mnie w moim odczuciu. I na sam koniec zostawiłam sobie wodę perfumowaną, która bardzo szybko wskoczyła do mojego serducha. I kiedy zauważyłam super promocję na, powiem, a co nie powiem, na flakoni, bo tam się zdarza i tam ją właśnie upolowałam w tej cenie i musicie patrzeć, bo ta promocja, ona się zmienia. I mi się udało skoczyć dobrze. Jest to La Vie Belle Rose Extraordinaire. Wiecie, że ja na nie chorowałam, prawda? Były dwa testy i przepadłam. Przepadłam tak bardzo, że kupiłam sobie 100 ml. Ach, dobrze. Jest to zapach, słuchajcie, jego tutaj mam. Różany, cytrusowy, drzewny i piżmowy. Nutki. Bergamotka, pomarańcza, zielone łodygi, róża damasceńska, róża, woda różana, irys, ambroksan, piżmo, nuty drzewne, drzewo sandałowe i mech. I ja wiem, że ja będę je kochała. Nie może być inaczej. Folijka. Mam dzisiaj troszeczkę poustawiane inaczej. Wszystko. Nawet całkiem zgrabnie weszło. No dobrze, otwórzmy. Moja pierwsza La Vie Belle w takiej dużej pojemności. Mam też wersję wody perfumowanej Eclair. Wow. O rany. Tutaj zobaczcie.
takie kryształowe jakby cięcia. Wy wiecie, że ja kryształ uwielbiam, tak? Więc noż piękniasta, przepiękna. I tutaj zobaczcie, ta wstążeczka ma takie, taki brokacik jakby. No piękne. Pięknie się prezentuje. Pięknie się prezentuje. Setunia, śliczna. Dobrze. A i tutaj jeszcze, widzicie, też nie zwróciłam uwagi na taki detal. Dobrze. Je na drugą rękę. Oj, trochę jest za szeroka. Przypomina mi to szerokością. Poczekajcie, co ja ostatnio też wam pokazywałam? Rika. Ale mi się wydaje, że Rika była jakaś taka bardziej poręczna. No, mam nadzieję, że ten flakon pewnego pięknego dnia, znaczy strasznego dnia, będzie straszny, nie wyląduje na podłodze gdzieś. Ciekawe. Och. Czuję różę. Od razu czuję różę. Przepiękna różana kompozycja. Przepiękna. Róża, ambroksan. Tak, wyczułam go. Mam wrażenie, że na tych testach one były trochę słodsze. To widzicie, nie? Że tak. No ale to jest świeżutkie. No chyba. Ma to rację i maceracja obejmuje wszystko, choć nie sądzę, żeby lekko mi wypuszczał zaraz po nalaniu. Chyba, że coś się zmieniło, wiecie. Takie mamy czasy, trzeba nadążyć za potrzebami rynku, nie? Ale nie. Ona sobie troszeczkę postoi. Cytrusy na pewno też. Tak, bergamotka. Tak jest bergamotka? Tak, jest. Tak. I tą zieloność też czuję. Moje trzy. Tak? Schowałam, oczywiście, że schowałam. Które z nich sprawiły mi najwięcej radości? Wszystkie powiem wam, choć tutaj może miałam mało ciekawą minę, ale wszystkie je chciałam i życzę wam, aby wasze wishlisty również zaczęły się spełniać. Można, naprawdę można. Mówię, czasy mamy takie, jakie mamy. Ale takie drobne przyjemności, słuchajcie, nam się należą. Ja zawsze to sobie powtarzam. Pracuję, zarabiam, wyciągam różne priorytety, kombinuję, aby takie zakupy można było zrobić. No nie ukrywam, że też dzięki Wam. Jest Was coraz więcej u mnie na kanale i dzięki temu mam większe możliwości. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeszcze raz życzę Wam również spełnienia Waszej wishlisty perfumowej. Pochwalcie się proszę w komentarzach, cóż takiego ciekawego, pięknego, wyczekiwanego trafiło również do Was i do następnego razu. A ja pod kołderkę na jeszcze pół godziny.